Jutro rano strajk kolejarzy. Pociągi zablokują węzeł kolejowy Dworzec Wschodni. Ursynów nie, BMW też nie. Wojna ekologów z autostradą, ciąg dalszy. Nie wpuścimy autostrady A2 do Warszawy. Tak ekolodzy odgrażają się od dawna. Teraz zapowiadają nie tylko uniemożliwienie przeprowadzenia autostrady przez BMW, ale też zaskarżenie decyzji lokalizującej autostradę na Ursynowie. To wszystko na fali korzystnego dla ekologów piątkowego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem WSA administracja rządowa nie ma prawa ignorować Stowarzyszenia Ekologiczne Ursynów, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada: mamy specustawę, więc z ekologami konsultować się nie musimy. Na rozprawę szli przekonani, że przegrają. Z sali wyszli z orzeczeniem, że mieli rację. Co zrobią teraz? Tak na dobrą sprawę ta decyzja została podjęta z naruszeniem prawa. Dlatego, że niedopuszczenie Stowarzyszenia Ekologiczny Ursynów, tą decyzję po prostu daje się, dzięki temu tą decyzję da się łatwo zaskarżyć. Władze, zarówno miasta, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ukrywają, że postanowienie sądu nie zrobiło na nich wielkiego wrażenia. Inwestycja obejmuje działanie tzw. specustawy, której główną myśl można sprowadzić do stwierdzenia, że nie można blokować inwestycji służącej dobru ogólnemu. Podstawy prawne, na których my się opieramy, a zatem ustawa o specjalnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, wymienia enumeratywnie pewne podmioty, które mają prawo zabierać głos w tej sprawie i ich głos jest głosem istotnym, bo w jakiś sposób wiążącym. To jest gmina, to jest samorząd wojewódzki, miejski i władze rządowe, czyli Generalna Dyrekcja Resortu Infrastruktury. To nie jest inwestycja miasta, tylko generalnej dyrekcji, która działa w myśl specustawy. A specustawa pozwala nie konsultować w zasadzie z nikim decyzji, które są podejmowane w wypadku dróg ekspresowych. Miasto z tym nie ma nic wspólnego. Ekolodzy mają swoje argumenty. Na szczęście nad prawem polskim, także nad specustawą, prawem nadrzędnym jest prawo Unii Europejskiej. Pozwalają jednemu obywatelowi zablokować całą trasę. Do tego nie jest potrzebne Stowarzyszenie Ekologiczne Ursynów. Krótko mówiąc, szczególnie ta konwencja, o której mówię, uprawnia obywatela do złożenia skargi w momencie, kiedy są przekroczone normy skażenia powietrza. A takie normy już w tej chwili na Ursynowie są przekroczone. Czy to oznacza, że autostrada A2 skończy się w Konotopie? Co do wyroku sądu, w żaden sposób nie przeszkodzi nam on, czyli władzom rządowym, władzom samorządowym, w realizacji tego projektu tak, aby do roku 2011 Warszawa otrzymała sprawny węzeł komunikacyjny, jakim będzie ta sieć dróg ekspresowych. Plany są jasne. W przypadku Ursynowa od prawie 30 lat autostrada dochodzi do Konotopy. Stamtąd trzeba w sposób zaplanowany rozprowadzić ruch dalej. W przeciwnym razie wszystkie samochody wjadą do Warszawy bez ograniczeń. Dlatego w porozumieniu z samorządem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała połączyć Konotopę przez BMW do trasy Armii Krajowej z jednej strony, na południu przez Ursus, Włochy, Ursynów i dalej do węzła trasy lubelskiej. Im bliżej decyzji o rozpoczęciu prac, tym głośniej protestowali ekolodzy i mieszkańcy. Jeszcze kilka lat temu jasno w referendum Ursynowianie powiedzieli: nie chcemy u siebie autostrady. Miasto zgodziło się jednak na wytyczenie drogi, ale ekspresowej i na Ursynowie w tunelu. Na razie jest to jedyny obowiązujący plan przeprowadzenia ruchu z autostrady A2 przez stolicę. Na razie, bo Stowarzyszenie Ekologiczne Ursynów już szykuje odpowiednie dokumenty.